Cześć moi drodzy, kolejny odcinek z cyklu test. Jest to kostka o wdzięcznej nazwie, niewiele mi na razie mówiącej, Foltech Duality. Nawiązuje nazwa do gry Fallout i podobno wedle zapewnień producenta grafika również. Ja nie jestem fanem gier komputerowych. Najdalej w Sapera na pierwszym etapie się zabiłem, ale skoro tak mówi producent, to obstawiam, że tak jest. Jest to kostka autorstwa Guitar Chemistry Stoneboxes i w zamiarze to jest kopia efektu It Quaker Devices Gray Channel. Jak to ładnie brzmi, prawda, po amerykańsku. Jest to dwukanałowy overdrive, który bazuje na konstrukcji OD250 i MXR Distortion Plus. Wzbogacony o możliwość przycinania pasma. Krótki opis. O co chodzi tutaj? Widzicie u góry te dwa pokrętła. To są gainy do jednego i do drugiego kanału. Tu są głośności tych kanałów. Jak to urządzenie działa? W tej chwili zagram na samej gitarze czystej, wpiętej do czystego kanału wzmocniacza. Tak brzmi mniej więcej w czystym kanale Messy Boogie Lone Stara. Jak to działa teraz? Tym przyciskiem Activate aktywujemy w ogóle to urządzenie. Następnie przyciskiem Channel możemy sobie wybrać. Widzicie, w tej chwili się świeci zielona dioda, czyli jest ten kanał i te pokrętła za nim idące. A jeżeli wcisnę jeszcze raz, to mamy drugą połówkę, czyli prawy kanał i ten przełącznik za tym idący. Do czego teraz służą te przełączniki? To jest trzypozycyjny przełącznik, który daje nam efekt obcięcia pasma przez diody. Nie chcę się za bardzo zagłębiać w teoretyczne rozważania, ale generalnie efekty działają w ten sposób overdrive'owe, że jest jakiś element, który z tej sinusoidy takiej okrągłej robi bardziej kwadraciki. Tutaj mamy do wyboru przy lewym kanale. W tej chwili jest w pozycji neutralnej. Jak widzicie, tu u góry jest C, 0 i G. C to jest obcinanie przez diody krzemowe, 0 to jest neutralny, czyli taki zwykły overdrive, a G oznacza obcinanie przez diody germanowe. W przypadku tego przełącznika, ja postaram się, żeby nie było tego tak bardzo słychać, ale jest słyszalny tak zwany volume drop, czyli różnica w głośności dosyć spora, jeżeli przełączymy na obcinanie diodami germanowymi, ale w oryginale, jeżeli Wam się będzie chciało, możecie się przyjrzeć wielu filmikom na YouTubie, w oryginale jest dokładnie ta sama przypadłość. Na całe szczęście rzadko kiedy się zdarza, że w środku utworu będziemy tutaj grzebać sobie. Zazwyczaj gramy na jednym czy dwóch. Tutaj mamy w tym przypadku dwa sondy do wyboru i jak je poprawnie ustawimy, to już nic nie trzeba więcej kombinować. Czyli teraz zobaczmy, jak działa pierwszy kanał. Jeszcze raz, żebyście dobrze pamiętali. Tak brzmi czysta gitara. I teraz włączymy w ogóle urządzenie i aktywuje się pierwszy kanał. I teraz jest bez obcięcia diodami krzemowymi ani germanowymi. Ułożenie w środku. Głośność na pół i gain na pół. Bardzo przyjemny overdrive. Zobaczmy teraz, co się dzieje, jak przełączymy na obcinanie diodami krzemowymi. Zostawimy gain na full. No,
najwyraźniej przesterowany sygnał. Zobaczmy teraz, co się dzieje, jak przełączymy na diody germanowe. Jeszcze raz, patrzcie. Tak mamy, sygnał przechodzi przez inne elementy, ale nie jest obcinany przez żaden system diodowy. Teraz diody krzemowe. Teraz diody germanowe. Nie ma to jak się pomylić przy kawałku, co 30 lat się go gra. Ale dobrze, mamy pierwszy kanał. Przełącznikiem channel przerzucamy na drugi kanał. Może ściszmy zawczasu. Damy wszystko na południe. I tu mamy analogiczną sytuację, czyli jest obcinanie albo zero obcinania w środkowym położeniu, albo obcinanie przez diody LED, albo w skrajnym dolnym obcinanie przez tranzystory typu FET. To są subtelne różnice, żebyście nie myśleli, my tutaj to nie są dwa różne statki kosmiczne. To raczej na zasadzie przyprawy do smaku dodajemy. Ale zobaczcie, jaka jest różnica. Czyli w tej chwili mamy bez dodatkowych obcięć. Teraz dajmy gainu więcej troszkę. Teraz sygnał przepuścimy przez diody LED-owe. OK. I teraz przez tranzystory typu FET. Bądźcie jak należy. Myślę, że potencjalni użytkownicy tej kostki będą więcej niż zadowoleni. Mnie się osobiście podoba, że nie ma tutaj jakiejś super strasznej ilości gainu. Już etapy 8 metalzonów spiętych razem mam nadzieję za sobą. No, to wcale nie wyklucza. Możecie próbować. Ale to raczej nie jest efekt typu miażdżącego. Zresztą nawiązuje do konstrukcji overdrive. To nie jest żaden distortion, ani jakiś tam inny, który ma gruzem dla rogatego rzucać. Tyle, jeżeli chodzi o wpięcie w kanał czysty, a teraz spróbujmy sobie, co się stanie, jak wepniemy w kanał nieczysty. OK, więc kanał nieczysty, czyli drugi w mesie Boogie przez gitarę Music Man na humbuckerach brzmi tak. OK, i teraz spróbujmy aktywować najpierw pierwszy kanał na nieobciętym. A teraz spróbujmy na obcinaniu krzemowym. Jest OK. I teraz na obcinaniu przez diody germanowe.
wyraźnie jest ciemniejszy sygnał i ja mam wrażenie, że bardziej nasycony. Okej, okay. Sprawdźmy teraz, co jest, jak kanał przesterowany z Mesy Boogie dopalimy kanałem drugim z tego urządzenia. Przypominam, tak brzmi sam piec. I teraz aktywujemy drugi kanał i spróbujemy bez obcinania żadnego. Teraz spróbujemy obcinania przez diody LED. I obcinania przez tranzystory typu FET. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam rozjaśniłem w głowach, o co chodzi tutaj z tymi przełącznikami. Jeżeli będziecie zainteresowani zakupem takiego typu overdrive'u, fajne to jest, że są dwa różne kanały, można to na pewno różnie ustawić. Ja tutaj nie mogę odkręcić się tak bardzo, jakbym chciał i z tym urządzeniem, i ze wzmacniaczem, ale na pewno wychwycicie te drobne zmiany, które te przełączniki robią. Zakładam, że jeżeli będziecie chcieli, to z pewnością Andrzej, czyli właściciel, pomysłodawca, autor, wykonawca i jeszcze każdy inny awca, jaki Wam przyjdzie do głowy, z Guitar Chemistry Stone Boxes, jest na pewno w stanie wykonać w innym kolorze i z inną grafiką, bo z tego powoli się staje znany, że można zamówić u niego spersonalizowaną grafikę do każdej kostki. W każdym razie dla mnie, jeżeli ktoś nie wychodzi poza gatunkowo, poza bluesa, czy lekkiego rocka, czy country, takie nowocześniejsze, to ta kostka spełnia wszystkie te rzeczy, nie spełnia tych rzeczy, tylko jest w stanie zaspokoić wymagania do takiego nie za mocnego grania. Dla mnie wszystko fajnie. Fajnym pomysłem jest również umieszczenie zasilania od góry, a nie z boku. W dzisiejszej dobie mało kto używa w pedalboardach takich jacków. Ja gdybym to sobie zamontował do pedalboarda, to na pewno bym użył wąskich kątowych i wtedy fajnie, że to wyjście nie przeszkadza nam zupełnie w położeniu jednego efektu koło drugiego. Dzięki. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. Bronix w swoim mateczniku, czyli w Bronix Music Studio. Trzymajcie się. Hej.